Dzień dobry, witam wszystkich. Oto auto, którym chciałem pojeździć od kiedy tylko się pojawiło. No spójrzcie sami, jak to przyciąga wzrok i zachęca do bliższego poznania. Jest to piąta generacja modelu RAV4, który trafił do produkcji w 2018 roku i nosi oznaczenie XA50. Samochód ten jest budowany na nowej platformie TNGA GAK, która jest wykorzystywana również w Toyocie Camry, Highlanderze oraz w najnowszych Lexusach NX oraz RX. Jak zapewne wiecie, Camry uznałem za jedno z lepszych aut na rynku, tym więc chętniej sprawdzę, jak jeździ RAV-ka, a oczekiwania mam wysokie. Model ten jest najlepiej sprzedającym się SUV-em na świecie. Kropka. Nie jakiś Tiguan, Q5, X5, Kuga czy Escalade, tylko właśnie RAV4. Zaraz zobaczymy, czy słusznie. Za wygląd odpowiedzialny jest Yoshikazu Seki, który wykonał kawał dobrej roboty. Chcąc nie chcąc, wielu klientów kupuje auta oczami. W kwestii silnika? Myślałem, że wyboru nie będzie, tak jak w Camry na Europę, a jednak jest. O dziwo, można nie mieć hybrydy, wybierając 2.0 z napędem na przód lub 4 koła, z manualem lub CVT. Prezentowany egzemplarz to 2,5-litrowa hybryda dostępna tylko z automatem w wersji 4x4, podczas gdy 4x2 jest również oferowane i kosztuje 10 tysięcy złotych mniej. Moc tego zestawu to 218 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy wynosi 279 Nm, a przyspieszenie do setki zajmuje 8 sekund. Za chwilę zobaczymy, jak to jeździ, w międzyczasie zajrzymy do środka, ale jeszcze pora na jedną bardzo ważną informację. Samochód ten otrzymałem na testy od Odkryj Auto, wypożyczalni samochodów, którą można znaleźć w całym kraju. Jeżeli przylatujecie do Polski i potrzebujecie samochodu, wiele lokalizacji znajduje się przy lotniskach. A może zastanawiacie się nad zakupem takiego auta i półgodzinna jazda testowa w salonie to za mało? Wypożyczcie sobie taką furę i testujcie bez stresu, bo co najważniejsze, w Odkryj Auto nie ma limitu kilometrów. Jeździcie ile chcecie i to mi się podoba najbardziej w porównaniu do pozostałych wypożyczalni. Link do strony z aktualną ofertą zamieściłem w opisie pod filmem. Zajrzyjmy teraz może do środka, sprawdźmy, jak to auto wygląda wewnątrz. Jeżeli Corolla, CHR lub Camry nie są Wam obce, to tutaj będziecie czuli się jak w domu. Jest ładnie i nowocześnie. Chociaż ten ekran może delikatnie trącić myszką ze względu na te wystające jakby starodawne przyciski. Moim zdaniem jednak to jest dobre rozwiązanie, że nie wszystko tutaj jest dotykowe, jak na przykład w nowym Golfie. Jeśli chodzi o panel klimatyzacji, mamy tutaj fizyczne przyciski, którymi faktycznie możemy regulować prędkość wiatraka, czy też skąd nam wieje powietrze. Mamy tutaj dwa pokrętła odnośnie temperatury i wiecie co? To musicie sami poczuć, bo pokręteł testowałem już wiele w różnych samochodach, ale te są chyba najlepsze. No po prostu sama przyjemność tym kręcić. Jeśli chodzi o połączenie takiej nowoczesności jak cyfryzacja i klasyki jak fizyczne przyciski czy pokrętła, mamy tutaj również coś takiego z przodu. Cyfrowy wyświetlacz na środku i fizyczne wskazówki po bokach. Na pokładzie znajduje się oczywiście złącze 12V, tuż obok port USB, jeszcze ten klasyczny, a obok tacka do ładowania telefonu bezprzewodowo. Mamy tutaj miejsce na dwa kubki, mamy nieregulowany podłokietnik, ale on całe szczęście jest umiejscowiony idealnie, tak jak w Camry. Tuż pod nim znajduje się dużych rozmiarów schowek, tacka. Jest tutaj ogólnie dużo fajnych rzeczy, ale są również minusy, tak jak na przykład to miejsce. Jadąc tak z 50 minut, no to już czułem, że to jest strasznie twarde. Toyota mogła to jakoś obić bardziej na miękko i podobnie, jeśli chodzi o miękkość, ten podłokietnik na drzwiach również może wydawać się przyjemny, ale niestety to jest dosłownie sztacheta. Zupełnie co innego niż podłokietnik pomiędzy fotelami. Ten jest super. Kierownica bardzo miło leży w dłoni. Z tych przycisków nie korzystam, bo nie słucham muzyki w samochodzie. Z tych korzystam do obsługi komputerka przed oczami. Tych również używam, gdyż mamy tutaj tempomat, ogranicznik prędkości i na przykład bardzo fajnego autopilota, ale o nim już za chwilę. Pasażer ma przed sobą taką fajną półeczkę, chociaż nie wiem, co tu można by było położyć. Telefon raczej będzie latał. Troszeczkę niżej mamy schowek, sprawdźmy, jak się otwiera. Dosyć powoli, ale mimo tego tłucze. No, jednak tłucze na końcu i zamyka się bardzo plastikowo. Dla porównania, schowek na okulary ma widoczne spowolnienie tuż pod koniec, ale mimo tego
również tłucze. Zaglądając do tyłu, miejsca jest sporo. Wiozłem tutaj już dwójkę pasażerów, podobało im się, ale oczywiście ja muszę tutaj również zasiąść. Miejsca na nogi jest sporo. Podłokietnik jest podobnie jak z przodu twardy jak sztacheta. Natomiast kąt oparcia możemy sobie regulować. W kwestii łączności mamy tutaj dwa porty USB, ale z tego co widzę te nowoczesne USB-C. Podsumowując to miejsce, siedzi się wygodnie, jest naprawdę przejrzyście. Mógłbym bez problemu spędzić tutaj kilka godzin. Patrzcie na to, wystarczy ruch stopą pod zderzakiem. Klapa nam się otwiera automatycznie, tak więc jeżeli macie ręce pełne roboty, ręce pełne zakupów, nie chcecie ich kłaść na jakąś brudną czy też mokrą ziemię, to jest super rozwiązanie. Pojemność tego bagażnika do rolety to 580 litrów, natomiast po złożeniu oparć tylnej kanapy rośnie ona do 1690. Pod podłogą bagażnika kryje się niespodzianka, koło zapasowe i lewarek, w przeciwieństwie do popularnych zestawów naprawczych. Swoją drogą felgi mają rozmiar 18 cali, natomiast ogumienie 225x60. I jeszcze jedno. Te końcówki układu wdechowego są faktycznie końcówkami. To nie są żadne atrapy. W kwestii bezpieczeństwa we wrześniu 2019 roku szwedzki magazyn motoryzacyjny wykonał test łosia, którego RAV4 nie zaliczyło. Dziennikarze uznali, że powodem była zbyt późno reagująca elektronika. Toyota wzięła to do siebie, szybko opracowała poprawkę i ponowny test wykonany w styczniu 2020 został już zaliczony. No dobra, pora rozpocząć wycieczkę. Zobaczymy, jak tym autem się jeździ. Głównie zwracając uwagę na przechylanie w zakrętach, bo jak wiecie, no, SUVy jednak są na to podatne, że czasem może występować nieprzyjemne doznanie przy wyższej prędkości jadąc właśnie w łuku. Jeśli chodzi o porównanie do jakiegokolwiek innego samochodu, no to miałem okazję jeździć Toyotą RAV4 czwartej generacji, ale nie była to zbyt długa podróż, tak więc bezpośrednio będę to raczej porównywał z Mercedesem GLE aktualnym oraz z BMW X5 również aktualnym. Testy tych obu samochodów są już u mnie oczywiście na kanale. Byłem zadowolony z tego, jak tamte auta jeżdżą po zakrętach. Było naprawdę przyjemniacko, nic nie bujało i odnosząc to na przykład do Chevroleta Suburbana, który miałem okazję pojeździć trochę w 2010 roku, no to jest niebo a ziemia. Tamtym autem tak miotało, że no często przy wyższych prędkościach jazda była no nieprzyjemna i wręcz niebezpieczna. Tak więc pojeździmy sobie rawką i wiecie co, póki co jeżdżąc po takich krętych właśnie drogach, niedaleko Kadyn, niedaleko zalewu, powiem wam, że jeździ się naprawdę świetnie. Auto się trzyma drogi jak przyklejone, nic nie buja, nic nie przechyla, zawieszenie też pracuje poprawnie. No wiadomo, to jest nowe auto, ale na przykład w Fordzie Kuga, o, bo Kuga może być również konkurentem Rawki, tam nie podobał mi się układ kierowniczy. Tam koła kierowały kierownicą, a nie na odwrót. Wjeżdżając na jakieś nierówności, czułem wszystko na kierownicy. I w Mercedesie, i w BMW, i w Toyocie tego nie ma. Tak więc w tym aspekcie Kuga zajmuje ostatnie miejsce. Jeśli chodzi o spalanie, z trasy takiej mniej więcej 100-kilometrowej, jadąc drogą ekspresową 60 km i potem takimi o międzymiastowymi dróżkami 7,6. Tak więc troszeczkę więcej niż w przypadku Camry. Tam mi wychodziło 5,5. No ale oczywiście to jest auto podwyższone. Opory powietrza są większe. Przy prędkości ekspresowej to słychać. I kolejną wadą, jeśli chodzi właśnie o te rozmiary, właśnie wadą dla mnie przynajmniej, to widoczność. Ten samochód nie ma kamerki 360 stopni. Można ją dokupić jako opcję. Ja bym koniecznie doposażył ten egzemplarz w takie rozwiązanie, no gdyż po prawej stronie tam praktycznie no nie widać, co się dzieje. Czujniki parkowania faktycznie są, ale jak dla mnie czułbym się bezpieczniej z kamerką lub w Camry. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to te fantastyczne systemy utrzymywania na pasie ruchu. Na takiej drodze, gdy jest na przykład tylko jedna linia na środku i ja zjadę za bardzo do niej, no to zaczyna mi tutaj system pikać, że opuszczam pas ruchu. A w momencie, gdy jadę po ekspresówce, linie są widoczne. O, jaka bajka! Tam
to już samochód utrzymuje się sam na pasie ruchu. Wystarczy tylko delikatnie trzymać kierownicę i on sam kieruje. No fantastyczne rozwiązanie jak dla mnie. Na pewno w zakresie komfortu wprowadzenie tempomatu do samochodów okazało się być genialnym rozwiązaniem. Tutaj jest tempomat i to adaptacyjny, utrzymuje odległość od poprzedzającego pojazdu. A dodatkowo jeszcze utrzymanie na pasie ruchu, no pełen komfort. Jeżeli jedziecie gdzieś dalej, super, naprawdę super. Jadę teraz w trybie normalnym. Sprawdźmy może tryb sport. Zegary zmieniają się na czerwono. W zakresie zawieszenia chyba nie ma zmiany. Ogólnie to i tak nie jest duża hybryda jakaś, bo na samym prądzie, a możecie jeździć na samym prądzie, jest tutaj taki przycisk, nie przejedziecie zbyt dużo. Wersje plug-in dostępne na niektórych rynkach, które można faktycznie ładować z ładowarki, no pozwolą Wam na przejechanie znacznie większego dystansu. Tutaj to jest takie bardziej antysmogowe rozwiązanie może, że jeżeli jedziecie sobie gdzieś między miastami czy coś, wjeżdżacie na przykład na wieś, jedziecie w trybie elektrycznym i bez problemu przejeżdżacie przez małą miejscowość czy przez wieś, nie emitując lokalnie nic. Wiem, że wielu z Was jest sceptycznych co do samochodów elektrycznych, ale hybryda jak na tą chwilę myślę to jest super rozwiązanie, zwłaszcza też może nie taka pełna hybryda z jakąś ciężką baterią, bo ten samochód nie waży tak dużo. Wkleję Wam na ekranie ile dokładnie, ale myślałem, że będzie więcej ważył. Jeśli chodzi o komfort siedzenia, fotele są wygodne, takie fajne, jędrne, nie są regulowane elektrycznie, tylko manualnie, nie ma regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, ale mimo tego są dobrze wyprofilowane, miło się siedzi. Na zakrętach się nie ślizgamy, nie wypadamy z nich. Nadal jadę w trybie sport, wjedźmy tylko szybko jeszcze na rondo, cach, cach. Czy przekładkę trzeba robić? No praktycznie tak, no tak na styk może. Jeśli chodzi o dynamikę, jest dobrze, czuć to przyspieszenie elektryczne. Jeśli chodzi o dźwięk silnika, za chwilę wyjedziemy za wieś, być może usłyszycie jak on brzmi. Mi się osobiście podoba i 2,5 litra mimo wszystko wydaje fajny dźwięk. No i na dynamikę też nie narzekam. Gdy trzeba tej mocy, to ona faktycznie jest. W kwestii cen za RAV4 w zależności od wersji trzeba zapłacić od około 150 do 200 tysięcy złotych. Prezentowana konfiguracja kosztuje mniej więcej 180 w zależności od aktualnych rabatów. Za ten wyjątkowy kolor o nazwie Urban Khaki, czyli miejskie moro, trzeba dopłacić 2900, podczas gdy w wersji Adventure jest oferowany bez dopłaty. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na stronie Toyoty oraz w salonach, a jeśli chcecie przejechać się czymś takim, czym prędzej, zawitajcie do wypożyczalni Odkryj Auto, której jeszcze raz dziękuję za udostępnienie samochodu. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.